Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To wyjątkowe czasy, które wymagają wyjątkowych środków. Jeśli współpracujesz, domniemam, z personą, to odpowiedzialność spoczywa na Tobie, ale również na kliencie. Ty musisz wiedzieć, gdzie, jakie klocki włożyć w czasoprzestrzeń, by osiągnąć cel, a ta osoba warto by wykonywała pracę, którą mam nadzieję jej również rozpisujesz. Są procedury, którymi się dzielę z Wami, byście byli świadomi, a po tylu materiałach z pewnością jesteście. Mogę tylko powiedzieć dziękuję, że jesteście i że jesteśmy tu wspólnie i rozwijamy się w obszarze powrotu do sportu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Zaczynając, oto fundamentalne cele, co po dzisiejszym dniu chciałbym, żebyśmy wspólnie osiągnęli, co możecie wyciągnąć z tego materiału. Postaram się zamknąć tak wszystko w kilku, no może kilkunastu minutach w tym materiale. I poznacie wtedy takie modele zarządzania fazą pooperacyjną. Jest to taka wczesna faza pooperacyjna. I powiem Wam krok po kroku, co robię z pacjentem, kiedy pracę zaczyna na przykład fizjo, jak długo ta praca na przykład trwa, kiedy przejmuje pracę trener oraz od jakich ćwiczeń możemy w ogóle zaczynać, co powinniśmy wykonywać. Do końca tego materiału będziesz potrafił opisać cele leczenia na każdym z etapów rehabilitacji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i pokażę Ci, jakie takie, można byłoby powiedzieć, nawet kamienie milowe powinniśmy spełnić we wczesnej fazie pooperacyjnej, by móc przejść do kolejnej fazy i z tej do kolejnej, czyli będziesz potrafił tak naprawdę zoptymalizować cały proces podejmowania decyzji o powrocie do sportu, kiedy puścić klienta na przykład na boisko, kiedy bardziej bezkontaktowo działać, kiedy już na przykład na zasadzie kontaktu i pełnej gotowości do sportu. Przechodząc do sedna, można powiedzieć, że esencją powrotu do sportu po kontuzji więzadła krzyżowego przedniego jest oczywiście proces rehabilitacyjno-treningowy. Wczesna faza pooperacyjna najczęściej trwa w okolicach 7, 10, nawet można byłoby się pokusić do 14 dni po operacji. Kilka ogólnych takich zasad, które należy wziąć pod uwagę. I teraz powiem Ci właśnie o takich fajnych zasadach, gdzie warto się, uważam, ich trzymać. Później powiem Ci, jakie główne cele powinniśmy spełnić. No i pod koniec, jakie takie główne kryteria powinniśmy również zawrzeć, żeby przejść do kolejnej fazy, czyli tam ci takie właśnie kamienie milowe. Oczywiście indywidualna prezentacja każdego klienta wymaga właśnie indywidualnego podejścia do pracy z pacjentem. Mimo że w tym materiale przedstawię Wam takie ogólne wytyczne, które są bardzo przydatne, to pamiętajcie, że mając na przykład dwóch różnych pacjentów, nie zawsze jest tak samo. To nie jest jeden i taki sam drugi klient. Dlatego współpraca polega na dobraniu indywidualnych potrzeb. Korzystając z dzisiejszego schematu, uważam, że z pewnością poczynicie postępy, ponieważ będziecie wiedzieć, co w jakim etapie robić. Mając powiedzmy już takiego klienta z uszkodzeniem ACL-a, czy nawet Achillesa, dajmy jakąś inną kontuzję, hamstring injuries może mieć, czy cokolwiek innego, zawsze pracujemy z osobą, jako całością, a nie tylko i wyłącznie na przykład z kolanem, stopą, dwójką, biodrem, czy czymkolwiek innym. To jest całość, czyli również musimy wziąć pod uwagę czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne, kontekstowe, które będą odgrywały rolę dla każdego. Proces rehabilitacji i treningu uważam, że jest taką multidyscypliną, dlatego trzeba przeplatać dwa światy i przygotujesz dzięki temu sportowca, pacjenta do indywidualnych celów, a nie do wykonywania ćwiczeń. To jest sedno planu treningowego. Często widzimy, że nasi klienci dobrze radzą sobie na przykład z wykonywaniem na przykład określonych ćwiczeń, ale nie może to być cel końcowy. Nie może to tak wyglądać, że klient świetnie wykonuje przysiad, i na tym etapie poprzestanie, ponieważ przysiad jest tylko taką maciupeńką mikroskładową, na przykład w piłce nożnej, w rugby, w siatkówce, koszykówce, nawet nie wiem, jakiekolwiek inne czynności życia codziennego, to jest tylko malutki klocek domina. Wykonywanie takich ćwiczeń z pewnością nie przygotowuje naszego sportowca do nadchodzących niebezpieczeństw, z którymi na pewno spotka się każdego dnia w sporcie, na boisku, na korcie, w oktagonie. Upewnij się, że potrafisz sformułować cele każdego bloku, czyli jednostki treningowe, wybierz ćwiczenia. Każdy element powinien mieć uzasadnienie i powinno być to traktowane jako taki niezbędny krok w kontinuum naszej czasoprzestrzeni powrotu do sportu, czyli fazy return to sport. Jest to cały wielki protokół. I od czego ważne byłoby również zaczynać, to ja uwielbiam myśleć o końcu, czyli wyznaczamy sobie misję, co chcemy osiągnąć, za pomocą jakich wartości. Kiedy uda Ci się określić cel końcowy, możesz na przykład rozpocząć proces myślenia wstecz, czyli cofnij się krok po kroku do sytuacji, w której jesteś teraz, a następnie określ wymagania, które pozwolą Ci osiągnąć kolejny krok. W książkach, które napisałem, na przykład Periodyzacja Zaplanuj swój trening oraz Programowanie i kształtowanie siły, mocno właśnie w tych dwóch książkach stawiałem, by wytłumaczyć i nauczyć Was, czemu planować warto i czemu to jest takie istotne. Do osiągnięcia określonego celu zawsze planujemy od daty w przyszłość wstecz. Czy jakby chodzi o to, że nie planujemy od dzisiaj w przyszłość, jeżeli chodzi o kontuzję, rehabilitację i tak dalej, albo przygotowanie sportowca, tylko od celu, który widzimy w przyszłość, na przykład do dzisiejszej fazy. Znaczy w rehabilitacji akurat to robimy od dzisiaj, ale mówię, jeżeli chodzi o jakieś zawody. To jeżeli mamy zawody, powiedzmy, nie, w przyszłym roku, bodajże w styczniu czy tam w marcu, to od tej daty idziemy kolejno krok po kroku do tyłu, do dzisiejszej daty. I najważniejsze, nie śpiesz się. Bądź cierpliwy, pracuj ciężko, ale też również mądrze. I nie zmuszaj się przede wszystkim do tego, żeby iść ciągle naprzód. Zbyt wielu terapeutów, pacjentów zbytnio się zawsze w tej terapii śpieszy. Lubi jakby i próbuje pominąć niezbędne takie kroki w rehabilitacji, co w efekcie może prowadzić do tego, że trzeba zrobić krok wtedy w tył. Jest to absolutnie coś, czego musimy unikać, ponieważ również z psychologicznego punktu widzenia, jeśli coś nam nie idzie, zwolnijmy, zastanówmy się, dlaczego coś nam nie idzie, a później wyciągnijmy fajne wnioski i niech to będzie lekcja do osiągnięcia kolejnego celu. Użyj również kryteriów, na przykład baterii testów, o których powiem Wam w późniejszych odcinkach, aby poprowadzić swój program na przykład takiej interwencji. Jednak co najważniejsze, nie testujmy tylko po to, żeby testować i żeby mieć dane, tylko żeby je wykorzystywać. Czyli testujemy, aby wiedzieć, gdzie jesteśmy w danym procesie, co zrobiliśmy, jak musimy dostosować nasz trening, a testowanie powinno być zawsze połączone z takim krytycznym spojrzeniem na poprzednie dni, na poprzednie tygodnie, na poprzednie fazy, po to, żebyśmy mogli wyznaczać nowe cele i dostosować to do programu treningowego, a następnie ponowić to kolejnym testem. Co nam to może dać? Przede wszystkim informacje, dane, z którymi możecie jakby działać, zarządzać, czy wszystko idzie tak, jakbyście chcieli, a może jednak coś się dzieje. Gdy wykonacie takie na przykład wyniki, gdzie wykonacie na przykład takie testy, to będziecie mieli wyniki, a na ich podstawie możecie dojść do wniosków, więc przechodzimy na przykład wtedy do kolejnej fazy, czy jeszcze poczekajmy chwilę, wracamy wtedy może na boisko, czy jeszcze zostaniemy na siłowni, by coś podbudować, a wtedy możemy budować siłę, czy już warto przejść w playo, a może moc. Jak i również nie zapomnijmy o biologicznych zasadach leczenia, nawet jeśli na przykład Twoja rehabilitacja przebiega tak bardzo dobrze, zawsze pamiętaj o tym, że biologiczne procesy leczenia nadal odgrywają ważną rolę. Jedni regenerują się jak Wolverine, a inni, mam na przykład na myśli palaczy, będą regenerować się zdecydowanie wolniej, to będzie szło. I w szczególności, gdy ktoś jeszcze lubi napić się od czasu do czasu, to ten proces jeszcze bardziej może się wydłużyć. A teraz dam Wam takie wskazówki, co robić, a czego nie robić na przykład z klientem w pierwszej fazie wczesno-pooperacyjnej. Czyli tak, klient może mieć ortezę ustawioną na 0 stopni do chodzenia, ale nie jest to jakoś super konieczne. We wcześniejszych materiałach już o tym wspominałem dlaczego. Wyznaję oczywiście zasadę taką. Jeśli lekarz powiedział chodzić, no to niech pacjent sobie chodzi, z pewnością mu to nie zaszkodzi. Jednak pod względem prewencji, no to nie przysłuży się to jakoś znacznie i Andrasz w 2019 roku już to potwierdził. Może bardziej to się przyda w kwestii, tak jak wspomniałem, psychologicznej, gdy odczuwamy lęk, niepokój, obawę, że sobie coś zrobiliśmy. Tak najbardziej tak chodzić w ortezie. Podstawowe pytanie, z jakim często się spotykam, to nawet na innym forum jestem, to tam często właśnie też udzielam takich porad, to klienci się mnie pytają, obciążać kończynę, czy jej nie obciążać, są różne jakby takie mity i odpowiedź jest stosunkowo, kochani, prosta. Jeśli był tylko uszkodzony ACL, to tak, obciążamy od razu kończynę, uważam, na minimum 50%. Co więcej, mając na przykład urządzenia do stymulacji mięśni, typu, tak jak nie wiem, nawet za mną tutaj leży Compex, możemy mieć jeszcze PowerDot, też takie właśnie małe, fajne elektrostymulatory powszechne na rynku. to jesteście na najlepszej drodze, by sobie pomóc szybciej i skuteczniej. Często w ogóle ja pożyczam swoim klientom taki sprzęt, ponieważ wiem, jak bardzo przyspiesza proces i szybciej mogę na przykład zaktywować czworogłowy uda. Jednak jest małe ale. Jak widzę fizjoterapię z NFZ-u i jest tam stymulacja czworogłowego, która trwa 15, 20, no maks 30 minut, no to ręce mi od razu opadają. Osoby, które prowadzę, mają pracę domową. Skoro dostajesz Compex wart 5, 6, 7 tysięcy na chatę, czy PowerDot, który kosztuje 2,5-3 tysiące, to masz wykonać pracę domową w postaci 4-6 godzin dziennie. Macie stymulować mięsień. Pacjent ma stymulować czynnie mięsień, a nie biernie, więc załóżmy, że na przykład mamy klienta Wiktora. Nie ma leżeć 4 godziny i oglądać Netflixa i duperele, tylko ćwiczyć z nogą pod stymulacją. Mózg ma aktywować mięsień, elektrostymulator ma tylko czwórkę mocniej dopiąć, a nie pracować za nas cały układ. W momencie, gdy ktoś tylko leży i nic nie robi, to na przykład, nie wiem, przegląda tylko i wyłącznie Instagrama, to widać, kiedy robota była wykonana, a kiedy z mięśnia jest flak, który nie chce się napiąć. Nie jestem wtedy w stanie przejść do kolejnej fazy, gdy widzę, że czwórka no, nie istnieje, nie napina się, więc trochę to tak wygląda jakby jak pośladki u laski, która jest po redukcji i ma skinny fat, ponieważ źle to przeprowadziła. Czyli ten mięsień jest taki flakowaty, niezbyt ciekawy. Więc możecie również powiedzieć, i często takie pytanie otrzymuję na przykład od Was, co w ogóle z krioterapią? Można, ale tylko na przykład przeciwbólowo, przez pierwsze 2 tygodnie. Jako osoba, która zaczyna dzień oczywiście z poranną kawusią, a do kawusi najlepsza słodycz to jest nauka i badania naukowe, to znalazłem ciekawe doniesienia z badań, a to jest poziom A1, że krioterapia nie ma, kochani, działania przeciwzapalnego i przeciwobrzękowego. Ma tylko zadanie przeciwbólowe. Pewnie pojawi się szok w oczach, jak to powiedziałem. Jest w ogóle taka inna furtka, ciekawsza wersja i zdecydowanie lepsza na stan wiedzy. Uwaga, od 2018 roku do łask wraca kriokinetyka. Wurberg, chyba jakoś tak przez V. Wurberg w 2018 roku opublikował badania, które potwierdziły skuteczność połączenia krioterapii i kinezyterapii, czyli pierw na przykład wymrażamy, a później od razu ćwiczymy. Czemu kriokomora tak świetnie działa? Ze względu na magiczną niską temperaturę? Bardziej dlatego, że się ludzie tam muszą ruszać. I po takim zabiegu obowiązkowo mówi się idź na rower, na bieżnię, na orbi, wioślarz, poćwicz 15 minut. Wtedy ma to zasadność i ogromne znaczenie terapeutyczne. Polecam korzystać z wymrażania, nawet zwykły cold pack w aptece kupić i po kilku minutach od razu na przykład ćwiczyć. I tak sobie zrobić kilka serii. Faza wczesnooperacyjna będzie zależała również od tego, w jaki sposób i jakie przeszczepy były użyte. Tak jak mówiłem już w innych materiałach, mamy różne przeszczepy i w sytuacji, gdzie dostaniecie na przykład osobę po ACLR, no to i mamy metodę STG, czyli mamy z hamstringów, był przeszczep robiony, to najważniejsze, kochani, no nie rozciągajcie tego, jak już to delikatnie rolujemy, ale brzusiec mięśniowy, ale na pewno nie miejsce przeszczepu, czyli nigdy w ścięgna nie wchodzicie, nie rozciągacie. Wyobraźcie sobie, że jest to rozerwane, zszyte i chcecie to rozciągać i ubijać i tak dalej. No uważam, że to by się skończyło dosyć słabo i dopiero po takich 6-8 tygodniach zaczyna się dopiero prawdziwa zabawa z grupą kłuszowo-goleniową. Gdy mamy na przykład wtedy metodę tą drugą, BTB, to aktywujecie do pracy grupę kłuszowo-goleniową, na przykład by wykonać 10 powtórzeń jednonóż, glut, bridge, przy czym stopa na przykład będzie spoczywała na stepie 30 stopni. Nie 30 stopni, tylko 30 cm. Czyli będziecie pod odpowiednim kątem. No i koniecznie skupcie się na nodze zdrowej, wzmacniajcie łydkę, biodro, kor po przeciwnej stronie, bo ta kończyna najczęściej przenosi za duże obciążenie i statystycznie częściej może dojść do uszkodzenia w kolejnym na przykład roku czy follow-upie 2 lat przeciwnej kończyny, a po co się narażać na niepotrzebną kontuzję. Główne cele również, jakie powinniśmy spełnić w tym bloku rehabilitacyjnym, no to takie założenia, którymi powinniśmy się kierować, czyli tak zwana statystyka, co powinniśmy osiągnąć, żeby pójść dalej, no to ja uwielbiam właśnie w tym bloku pooperacyjnym wypracować pełny wyprost, nawet jak się uda lekki przeprost, przywrócenie mobilności rzepki, czyli w kończynie oczywiście operowanej, żeby była taka sama albo identycznie prawie podobna, co w kończynie zdrowej. Czemu? Ma to dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ mobilność rzepki na stawie właśnie SRU, czyli rzepkowo-udowym, jest często niedoceniona, a utrata tej mobilności może prowadzić do komplikacji, gdzie będzie zmniejszony zakres ruchomości i trudność w aktywacji czworogłowego. I to badania opublikowane już są na przykład z 2010 i 2012 rok, chyba Wilk, z tego co pamiętam. Co dalej? Możemy wtedy już mniej więcej po 10-14 dniu odstawić również kulę, by pracować dynamiczny wzorzec, ale w chodzie tutaj, czyli musimy już odstawić mniej więcej kulę. Oczywiście powinniśmy również wypracować odpowiednią aktywację mięśnia czworogłowego uda i jak w ogóle to sprawdzić, czy te mięso w ogóle się już napina, czy wypracowaliśmy odpowiedni poziom napięcia. Polecam na przykład wykonać fajny test, tak zwany lag test, na 10 powtórzeniach czasami, czyli podkładamy rękę w pełnym wyproście, czyli wyobraźcie sobie, że to jest moja pięta, podkładam rękę i ma on na przykład, jak teraz w pełnym wyproście jestem, to stara on się napiąć czwórkę i utrzymać nogę. Wtedy ja zabieram rękę i patrzymy, czy noga na przykład leci i się zgina, czy potrafi mi wytrzymać. Jeśli utrzyma, to wtedy ma aktywację fajną mięśnia czworogłowego. Gdy się to nie stanie, czyli właśnie taki jest lag test, wspomniany wcześniej, na przykład noga się będzie zginała do 20-30 stopni. Zaczyna się trząść, a ten zakres, przypominajmy, 0,40 jest niebezpieczny, gdzie ACL najmocniej pracuje i wtedy widać, kiedy ktoś robił robotę w domu, a kiedy po prostu się obijał. Co jeszcze możemy wyznaczyć jako takie fajne cele strategicznie? Często uważam, że przede wszystkim zmniejszenie opuchlizny, aktywacja pośladka, wypracowanie zgięcia. Tutaj fajnie jest na przykład w tej pierwszej fazie wypracować te 90 stopni zgięcia. Jak się da więcej, to petarda, to jestem wtedy przeszczęśliwy. Oczywiście powinniśmy pracować nad zginaczami biodra, by stawiać kończynę na schodku, czyli ćwiczenia, by mięsień biodrowo-lędźwiowy mógł pracować, który na przykład tych ćwiczeń nikt nie robi albo nie wie jak robić, a warto, ponieważ mega pomagają w pracy nad odcinkiem lędźwiowym, biodrem, kolanem i stopą. Więc możecie również obciążać osiowo kończynę, gdy tylko ACL był uszkodzony oraz dodać napięcie izometryczne na przykład hamstringów, ponieważ to będzie pięknie aktywowało jak najwięcej motoneuronów do pracy i działa również przeciwbólowo. W pierwszej fazie oczywiście również możemy wykonywać izometrię mięśnia czworogłowego w zakresie nawet 90 stopni i uwielbiam nawet dodawać takie ćwiczenie TKE, czyli Terminal Knee Extension. Jest to ćwiczenie, które warto wykonywać, gdzie na przykład stoimy przy drabinkach, gumę zakładamy na drabince, zawiązujemy ją i by była ona mniej więcej na wysokości naszego stawu kolanowego. Guma znajduje się na dole podkolanowym i na przykład pod gumę możemy włożyć ręcznik i napinacie przez wyprost w końcowym zakresie, prowadzimy do wyprostu, żeby tą czwórkę na przykład napiąć. Kochani, to nie aktywuje VMO. Wszystkie ćwiczenia tego typu wrzućcie między Awatara, bo ostatnio był w kinach, Harry'ego Pottera i Power Rangers, ponieważ już bardziej bym uwierzył w Power Rangers niż ćwiczenia, które by miały aktywować VMO. Ćwiczenie, które Wam zaprezentowałem, czyli właśnie wyprost na gumie TKE, Terminal Knee Extension, ma za zadanie wyprostować kolano i napiąć czwórkę. Magicznie nie napina na pewno i nie rozbuduje VMO, a to się nie przełoży na super zniwelowanie dolegliwości bólowych stawu kolanowego w momencie, kiedy na przykład macie patellofemoral pain syndrome lub, nie wiem, kolanobiegacza. Ile razy widziałem w ogóle na siłowni osoby, które są zdrowe, teoretycznie robią takie ćwiczenia, podchodzę nawet z ciekawości i pytam, po co to robisz? To powiem Wam, większość dostałem takich odpowiedzi. Widziałem na YouTube od jednego znanego trenera. Mój trener mi to zapisał w planie treningowym, by wzmocnić VMO. Byłem na euforii i tam jeden szkoleniowiec jednej szkółki robił ćwiczenia na VMO. Gdy chwilę na przykład z takim klientem porozmawiam i postawię na przykład u niego na mentoring, czyli chcę go wyedukować, to zaczynają rozumieć, że wykonanie tego typu ćwiczenia u osób zdrowych nie ma kompletnie sensu, a tym bardziej, jeżeli chcemy napiąć i wpłynąć na aktywację głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda, czyli tą taką magiczną łezkę. Przyczyna dolegliwości bólowych stawu kolanowego jest, kochani, zupełnie gdzie indziej. To jest szereg zdarzeń, które się nakładają, a nie część jednego mięśnia. To trochę jak mamy low back pain i byśmy powiedzieli, no wzmacniajmy poprzeczny brzucha, no wyprowadźmy przedopochylenie mienicy, no bójdę na kółkach. Na przykład dobrym ćwiczeniem, a zarazem na przykład testem jest przysiad do 30-40 stopni. Wtedy sprawdzamy również, czy klient zarówno rozmieszcza ciężar ciała i może być tak, że bardziej odciąża kończynę lewą, która była operowana, a przenosi mocno na prawą i wychyla miednicę do boku. Więc kontrola miednicy tutaj musi być zachowana i warto to właśnie w pierwszych 2 tygodniach wypracować. I takim kolejnym kryterium w ogóle przejścia do następnej fazy jest nawet stanie na jednej nodze przez minimum powiedzmy 10 sekund. Kolano nie powinno już tak boleć, wysięg i opuchlizna nie powinny się aż tak pojawiać, więc sprawdźcie i zapytajcie klienta, czy nie miał na przykład długiego weekendu z butelką bourbonu. Alkohol znacząco będzie wpływał na stany zapalne, a za tym idzie retencja wody i opuchlizna. Często miałem na przykład takich klientów, gdzie widzę, że jesteśmy już trochę tak za drugim tygodniem, a widzę, że delikatnie to kolano na przykład w poniedziałek albo we wtorek było jeszcze opuchnięte i się pytam, czy było pite, no i było grubo pite. I wtedy na przykład opuchlizna może się pojawić. Jak to może w ogóle wyglądać z punktu widzenia periodyzacji fazy pooperacyjnej? Pierwsze 7-14 dni możemy podzielić sobie na jeden blok. Głównie będzie to praca z fizjoterapeutą. Polecam na przykład system periodyzacji liniowej, czyli poniedziałek, środa, piątek jest rehab, pozostałe dni klient sobie odpoczywa. Od 2. tygodnia, na przykład do 6, sytuacja troszkę może wyglądać inaczej. Pokrótce. 3. i 4. tydzień, czyli poniedziałek będzie rehab, wtorek klient niech sobie sam wykonuje ćwiczenia na chatę, środa niech będzie znów rehab, czyli ćwiczenia na przykład z jakimś fizjoterapeutą, cokolwiek w gabinecie, czwartek niech będzie odpoczynek, ale w 4. tygodniu może już dodać na przykład siłę kończyn górnych, czyli w piątek będzie na przykład rehab, a w sobotę ćwiczenia znów w domu, no i oczywiście niedziela niech będzie odpoczynek. 5. i 6. tydzień proponuję takie rozwiązanie i rozłożenie tych jednostek treningowych w tygodniu. Poniedziałek niech będzie rehab, wtorek praca domowa, środę dajmy rehab, czwartek siła kończyn górnych, piątek rehab, sobota praca domowa i niedziela odpoczynek. Jak widzicie, z tygodnia na tydzień coraz więcej się dzieje, coraz więcej jest nakładanego obciążenia. Jak może wyglądać przykładowy plan rehabilitacji w fazie pooperacyjnej? Specjalnie dla Was również zrobiłem plik, który jest dostępny tutaj w linku poniżej, więc jeśli jesteście fizjoterapeutami, świetnie się składa, ponieważ jest to obszar Waszego zadania w początkowym okresie ACLR-a. Im dalej w las, tym więcej pracy przejmują trenerzy przygotowania motorycznego. Więc jeśli jesteś trenerem, również ekstra, ponieważ możesz zobaczyć, co fizjo robi, jakie techniki wykonuje na początku pracy z klientem, którego później przejmiesz. I od 6. tygodnia rozpisałem również przykładowy plan treningowy, który bez problemu możesz wrzucić swoim klientom, a z pewnością osiągniecie kryteria, które wcześniej powiedziałem, by przejść do kolejnej fazy. Ogólnie zasady, takie zalecenia i cała matryca została stworzona dla Was, byście wiedzieli co, gdzie, jak i czemu robić, a jako naukowiec poruszam się w obszarze wiedzy zdobywanej z badań z 2013 roku, Van Melk 2016 rok, Gokler 2017, Rolnik, no to chyba jedna z popularniejszych takich też badań naukowych, no to 2021, czyli trochę tego jest i to wszędzie będzie opiewało o struktury na przykład treningowe. Jakbyście chcieli, bym indywidualnie pomógł Tobie z powrotem do pełnej sprawności po wielu różnych kontuzjach, masz może również klienta przed lub po operacji, ale kończą Ci się pomysły i chciałbyś nowych metod, napisz do mnie wiadomość, z pewnością odpowiem na pytania, rozwiejemy wątpliwości, może chcesz również podzielić się pytaniami tutaj w komentarzu. Określimy wtedy czynniki i potrzeby, które są podstawą do tego, byście poszli do przodu z terapią. Z pewnością wyznaczymy nowe strategie, które uskrzydlą Wasz warsztat do dalszych działań. Chcę Was wesprzeć i w tym procesie dlatego szczególnie zachęcam do eksploracji matrycy, którą dzisiaj dostaliście, kochani. Więc bardzo dziękuję za dzisiaj i powiedziawszy to, życzę każdemu z nas, by kryzys kontuzji ACL-a przeszedł jak najszybciej. Minimalizujcie straty i budujcie zaplecze siłowe, mocy i tak dalej, by wrócić do pełnych sił. Lekcje, jakie wyciągniecie, niech będą potencjałem i zestawem zdolności, za pomocą których wykorzystacie kryzys urazu jako okazję do bycia przede wszystkim lepszym trenerem, fizjoterapeutą, jak i również sportowcem. A to z całą pewnością się uda bez dwóch zdań, możecie na mnie liczyć. Myślę również o Was, chcę pomagać, cokolwiek będziecie potrzebować, to kochani, nie bójcie się, dajcie mi znać, napiszcie do mnie. Damy ze wszystkim radę. Dziękuję za dzisiaj. No i tradycyjnie trzymajcie się, ściskam. Sherlock.